12, relacyjny Krzysztof Baran, w sprawie organizacji strajku kolejowego. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, mam taką prośbę do pana, że zmienicie też mi wszystko, każdy daje przed sobą. Tak, były głosy niektórych radnych, byli niezadowoleni z niektórych punktów, które zostały wpisane. Nie radni przeczytali. Ale to nie chodzi o pana. Dlatego bym wolał przeczytać mimo wszystko, żeby no ja szybko w miarę przeczytam. No. W sprawie lokalizacji stojaków rowerowych na terenie pierwszej strony miasta. Wnosi się do zarządu infrastruktury komunalnej i transportu ustanowienie stojaków rowerowych następujących lokalizacji. Ulica Baszczowa, ulica Felicjany, ulica Granicarska, ulica Mostowa, ulica Sobieskiego, Świętego Sebastiana, Majzelca, Świętej Gertrudy, Świętej Agnieszki, Bernardyńska, od mostu Grunwaldzkiego do Starowiśnej, Koletek, skwer na placu Biskupim, Przewodnika Rzeszowska, ruch Rzeszowski ze Starowiśną, Starowiśna, po stronie numerów parzystych przy skrzyżowaniu z ulicą Świętego Wawrzyńca, Gazowa przy Muzeum Inżynierii Miejskiej, Podgórska, okolice Płatki, Płyta Małego Rynku, ruch Świętego Tomasza i Jana, Szujskiego przy Artetece, Batorego, Łobzowska, Siemiradzkiego, Szlak Świętego Stanisława, ruch Pauliński i Kordeckiego, Wietora przed Westegarenem, Bogusławskiego, Smocza, Stradomska, Serenofena, Dajgór, Starowiśna, Starowiśna po stronie numerów parzystych w skrzyżowaniu, Wawrzyńca, Mostowa, Smolinsk, Sienna i Płyta Rynku Głównego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: projekt uchwały na podstawie zapisu statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Proszę Państwa, myśmy nad tym akurat dość długo, bo ponad pół roku debatowali, urodziło się to wreszcie. To są lokalizacje, które wskazali radni, bądź które zostały wskazane po obchodzie. Ja poszedłem na taki obchód z radnym Darosem. I po tym obchodzie wskazaliśmy lokalizacje, co do których mieszkańcy mailowo przekazali, że oni by chcieli w tych konkretnych lokalizacjach. Myśmy sprawdzali, czy rzeczywiście tam by się zmieściło i czy to jest potrzebne. Powiem tylko co do tego rogu Świętego Tomasza i Świętego Jana, bo radny pan Maciej Szubra zgłaszał wątpliwości. Tam przypinają rowery do tego ogrodzenia takiego, są takie kamienne słupki i taki duży, gruby łańcuch metalowy. Do tego łańcucha metalowego przed kościołem przypinają rowery, bo nie ma gdzie. Dobrze by było tam przynajmniej jeden, dwa stojaki, przynajmniej takie na dwa rowery. No, jeżeli pan radny Rosner miał zastrzeżenia do niektórych lokalizacji, żeśmy je niejako wykreślili, więc jeżeli pan ma zastrzeżenia, można to wykreślić, no, można złożyć poprawkę i streścić. Tomasza Jana. No to ja się wykreśli Tomasza Jana. Mieszkańcy Ryku i okolic są zdrowi. Muszę na tę poprawkę, no także. Więc jeszcze raz my bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie, czy Państwo jak obchodziliście, czy sprawdziliście, że te lokalizacje na przykład nie utrudnią przejścia pieszym? Bo zwykle nie jest tak, że jak już stojak na roweru i on jest oblegany, to bywa tak, że tych rowerów jest tam więcej niż on jest obliczony. Czy na przykład nie odbędzie się to, co bardzo uwielbia, że stojak dla rowerów? W takiej kondycji nie było i Państwo dajecie głowę, że... Były i dlatego ja na przykład wnosiłem o wykreślenie niektórych lokalizacji. Natomiast ja nie potrafię sobie w tej chwili uzmysłowić, gdzie jest numer, gdzie jest na ulicy Siennej numer 15. Natomiast na ulicy Siennej jest oto taki przypadek, że jest narożny budynek Siennej i Krzyża, archiwum, dyrekcja archiwum, przed którym są trzy
stojaki. I te stojaki są generalnie, jak jest tam jeden rower przypięty, to jest góra. Ja tam ten prawie codziennie i to mi się jakoś rzuciło w oczy, że po jakichś tam rozlicznych postulatach te stojaki tam zamontowano. I po prostu te stojaki są no, zupełnie niewykorzystane. To znaczy zresztą podczas obchodu na Kazimierzu, który ktoś przywoził, mieliśmy też taką scenkę, że pani rowerzystka do ogródka gastronomicznego czy do znaku drogowego przypięła rower i żeśmy jej wskazali, proszę pani, ale po przeciwnej stronie jest stojak, ale i tak było wygodne. Więc ja mam tutaj wątpliwości co do tej Sienny. Ja nie wiem, czy to jest akurat to, co ja mam na myśli, ale sygnalizuję, że na rogu Siennej i Krzyża są trzy stojaki, które są prawie rzadko wykorzystane. Ja mogę odpowiedzieć, myślę, że akurat tą lokalizację, żeśmy byli z panem Darosem na tym takim obchodzie i Sienna 15, tak? Sienna 15, no nie jeszcze archiwum, tylko to jest, jak się idzie od rynku głównego po prawej stronie, tak pi razy okrągłych połowie. Między naprzeciwko tych sreber, co są po drugiej stronie. Tam do latarni było przypięte 15 mniej więcej rowerów. Znaczy rower do roweru. Brakowało, w związku z tym jeden stojak w tym miejscu, to by się przydał. Nie, no dobrze, tylko proszę państwa, to jest, ja tam tędy chodzę prawie codziennie. To jest dla mnie i dla wielu osób, które piechotą się poruszają. A piesi są no, takimi samymi uczestnikami ruchu drogowego, jak kierowcy samochodów, jak rowerzyści, motocykliści. Ja się obawiam, że ten stojak tam będzie po prostu utrudniał ruch pieszych. Jeżeli idzie jeszcze jakaś wycieczka, zwarta grupa czy kilkanaście osób. Natomiast no, jest rzeczą jakąś patologiczną, że panom, którzy obsługują sklep chyba jakiś taki wysokogórski, nie chce się tego stanu przeprowadzić. Nie wiem, 15 czy 20 metrów dalej, gdzie przed archiwum stoją trzy piękne stojaki, tylko oni muszą mieć, no, podmostek. No tak, myśmy no, wnioskowali no, o to, żeby nie było stojaków pod archiwum. Dla których mamy pewną samowolę legalizować. Natomiast proszę się zastanowić, proszę tam przejść, czy to jednak nie zakłóci ruchu pieszego, nie będzie to utrudnieniem, to jest jednak ciąg wycieczkowy. I proszę państwa, jest taka generalnie zasada w przyrodzie, że chroni się zawsze najsłabszy. Więc najsłabszy jest pieszy, potem jest rowerzysta, potem jest kierowca. Przedsiębiorca prywatny. Proszę? Więc ja mam co do tej Siennej wątpliwości. Mamy po rynku tutaj do tego, więcej koło, tak przeciwko tych sreber, no tak mi razy proszę. Ale Jacku, jeżeli można, tych propozycji jest bardzo dużo. Jak wiemy, może 10% z tego będzie wykonane. 10%. Więc podejrzewam, że Sienna w ogóle nie zaistnieje, bo jest o wiele więcej no nie, propozycji czytelnych, jasnych, dlatego cała ta dyskusja jak gdyby jest wątkiem wieloletnim. My dyskusję, inicjatywę przyjęcia uchwały stojakowej podjęliśmy w maju, czerwcu 2011 roku. Ja wówczas zgłosiłem swoje propozycje i w trakcie, w okresie wakacji, w okresie pracy zarządu, wytężonej, mam nadzieję, pracy zarządu, tak uchwała stojakowa w sierpniu 2011 roku miała zostać przyjęta. Tych lokalizacji było mniej, natomiast to miała być taka forpoczka, sygnał wyraźny z dzielnicy w stronę ZIKIT-u, że my interesujemy się społecznością rowerzystów w Krakowie. I proszę sobie wyobrazić, że ten wątek uchwały stojakowej trwa do dnia dzisiejszego, czyli mamy praktycznie dwa lata, ponieważ w tym okresie wakacyjnym zarząd nie podjął takiej uchwały w 2011 roku.
Te lokalizacje są poddane wizji lokalnej, są zgłoszone przez poszczególnych radnych, może nie wszystkich, zostały zidentyfikowane te lokalizacje przez wielogodzinny okrut pana barona i pana Darosa przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Panowie się chcą dyskusji z kolejną komisją architektury, to wówczas zostało protestowane i do tego. Też ze śniegiem praktycznie. Natomiast jeżeli chodzi o ten konflikt finansowy, to nie można w tym momencie decydować arbitralnie, skreślić, dopisać, wykreślić. To jest praca radnych i nie można tego w tym momencie przekreślać nagle, tym bardziej, że mamy 2 lata po ślizgu. Przyjmijmy to w takiej postaci i nie dopisujmy już niczego, ani nie ujmujmy, tym bardziej, że każda lokalizacja jest poddana wizji lokalnej. Ja chciałem odpowiedzieć w ten sposób, pan Jackowi, że na zachodzie, jeśli ja się chciałem wzorować na tym, co jest na zachodzie, ponieważ pewne rzeczy z zachodu powinni, na przykład na niektórych powinniśmy się wzorować. Tam jest tak przyjęte, że nie robi się chodnika, czy nie stawia się stojaków rowerowych tam, gdzie rowerzyści czy piesi nie chodzą. No bo tak, żeś tak Ziki postawił bez naszej zgody stojaki rowerowe właśnie przed archiwum. Myśmy oprotestowali to, żeby tam nie stawiać, a oni właśnie tam postawili. I z tych stojaków nikt nie korzysta. To przecież to jest nonsens. Lepiej stawiać stojaki tam, gdzie rowerzyści chcą parkować rowery. No bo my możemy oczywiście postawić stojak tam, gdzie nikt go nie przyjmie, nie przyjmie żadnego roweru, tylko że to jest nonsens. Bo to są wyrzucone pieniądze. Jeden taki stojak na 2 rowery kosztuje prawie 1500 zł. No to, a tam stoisz 2 albo 3 takie stojaki, no to przecież to są wyrzucone pieniądze publiczne, no. I tam ile razy przejdę przez siebie, no to żaden rower pod archiwum nie jest przypieczny. No to dla mnie to jest nonsens. A chodnik świeżutki zepsuli. Postawieniem. Ja proszę mimo wszystko radnych, żeby tą lokalizację, która zaczyna ciemnej, została wskazana. Znaczy, że tam aż 15 rowerów do latarni było przypiętych. Jeden rower do drugiego, to znaczy 2 do latarni z każdej strony i potem rower do roweru. No to znaczy widać, że w tym miejscu jest zapotrzebowanie, żeby, no nie wiem, gdzie ci ludzie przyjeżdżają, może szkoła, nie, może coś. W każdym razie jest zapotrzebowanie, no to tam należy postawić chociaż jeden stojak. No. Dziękuję. Ja chciałem już, mogę? Pan Rosner, ja się zgłosiłem, pan Rosner. No ja chciałem pan dwóch, tak, proszę, nazwiska wywołane. Panie Krzysztofie, bardzo dobrze, że się pan powołuje na zachód. Ja też się na zachód powołam. W Berlinie na przykład, zachód, chodnik ma, liczyłem kiedyś, 12 metrów szerokości. Tam się zmieszczą wszyscy. Natomiast ja akurat ulicą Siedlą chodzę i chodzę koło tych 15 rowerów i one momentami mi przeszkadzają. Ja chcę mieć prawo jako piesie przejść swobodnie. I teraz jeżeli my tam postawimy ten stojak, to oczywiście to się okaże, że to zostanie zalegalizowane i to będzie za chwilę 20 albo 25 rowerów. Natomiast ja sygnalizuję, to jest ciąg pieszy wycieczkowy o intensywnym użytkowaniu i po prostu stojak na rowery będzie tamował ruch pieszy. I teraz jest pytanie, czy chronimy najsłabszych, czy po prostu no, ten, kto ma większe łokcie, bary albo więcej krzyczy, będzie otrzymywał to, co zapragnie. Bo wydaje mi się, ja bym na przykład, posiadając rower, bym go byle gdzie do latarni nie przypiął. Natomiast u nas się przyjęło tak, że rowerzysta przypina swój rower tam, gdzie ma ochotę, tam, gdzie mu jest najwygodniej. Także teraz ja odwodzę. Ale nie było ale nazwiska. Adwocem, no to do mnie było, do pana Krzysztofa, nie? No więc ja powiem tak, no, moim zdaniem nie jest sensowne porównywanie Krakowa z Berlinem, ponieważ Kraków w zasadzie podczas II wojny światowej w ogóle nie ucierpiał, jak chodzi o zniszczenia. A Berlin został prawie zupełnie zniszczony i tam można było sobie po wojnie wybudować chodnik nawet nie 10 metrów szerokości. W Krakowie się tak nie da po prostu, no bo trzeba byłoby zburzyć znaczną część budynku przy ulicy Siennej i wtedy można zrobić szerszy chodnik, nie? Ale to są budynki zabytkowe. Oczywiście można w ten sposób, tylko że no, trzeba wyburzyć znaczne części kwartału miasta, nie żeby zrobić szerszy chodnik. Mogę? Więc...
panie Krzysztofie, pan w tej chwili wprowadza słuchaczy w błąd. To, że Berlin został zniszczony, a tak nie został zniszczony, to z tego nie wynika, że od niego. Berlin jest miastem o innej jakby konstrukcji architektonicznej. I to nie dlatego tam jest chodnik 12-metrowy, że został zniszczony i tam zrobiono autostradę, tylko dlatego, że tak zostało na przełomie, nie wiem, XVIII czy XIX wieku zaprojektowane. W związku z tym, że Kraków jest miastem małym i ciasnym i wszyscy się muszą pomieścić, to nie możemy stawiać właśnie na tym ciągu stojaków rowerowych, które utrudnią przejście pieszy. A ja nie skończyłem, a zostało mi przerwane, ale nie skończyłem zaraz. Do głosu się zapisałem przed wioskiem. Ja, pan Rostem i pan Rosy, a pani Rzecz złożyła wniosek formalny na rozpoczęcie dyskusji. Kto jest za wnioskiem formalnym? No i mnie przysługuje jeszcze głos na końcu. Tak. Jeszcze mogę pan oświadczenie złożyć. Kto jest za wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji? Na porównaniu do wypowiedzi radnego Lockiego nie mogę się zgodzić z tym, że mamy niejako przyklepywać to, co zostało już co prawda kompetentnych, ale tylko dwóch radnych na obchodzie zrobione listę. Ja sam miałem duże wątpliwości do tej listy. Złożyłem stosowne uwagi. Zostały one zaakceptowane na komisji. Natomiast zgadzam się i popieram stanowisko radnego Balcewicza, że faktycznie ulica Sienna jest traktem komunikacyjnym od poczty do rynku głównego. Więc no, bardzo dużo pieszych porusza się akurat właśnie tą stroną. Może gdyby to było po drugiej stronie, gdzie jest nieco mniej pieszych, to chociaż tam jest węższy chodnik nasz, nie? Natomiast no, przychylam się do tego wniosku, żeby jednak nie usadawiać tam tego potykacza niejako, no bo de facto w momencie, gdy mamy przyczepione rowery do latarni, de facto jest to korzystniejsze dla pieszych, ponieważ nie szarasują te rowery tak ruchu. W momencie, gdy są przyczepione do potykacza, no to są po prostu wyprostowane. Jeżeli są do latarni, no to są wciśnięte, ale to już na marginesie. Plus sprawy polega na tym, że jest to ciąg komunikacyjny i po prostu no, nie powinniśmy utrudniać mieszkańcom. Każdy radny jest tutaj z woli swoich wyborców, z woli mieszkańców. Musimy reprezentować przede wszystkim ich interesy. Interesy rowerzystów jako mieszkańców miasta Krakowa też jest bardzo ważne, ale no, wiadomo, że więcej jednak jest pieszych niż rowerzystów. Nie mogę się też zgodzić z tym, panie radny Orski, że nie możemy zmienić, znaczy nie możemy tutaj mieć odpowiednich zdań. Chciałbym, żebyśmy od razu przyklepali zdanie dwóch radnych z tego obchodu. Natomiast po to jest sesja. Teraz mamy podjąć ostateczną decyzję, więc tego rodzaju wątpliwości są jak najbardziej zasadne. Mam teraz jeszcze pytanie do radnego Szubry, czy napisał tą poprawkę. No to ja zgłaszam, żeby dodać jeszcze do tej poprawki usunięcie stojaka na ulicy Siennej. Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa, Leszek Kozielski, proszę tutaj głos. To nie jest tak, że ten projekt uchwały jest tam nie wynikiem prac, tylko dwóch radnych. Na główku jest napisany najraźniej. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej. Do tej komisji Pan należy, w dyskusji brał Pan udział. Nie sądzę, żeby ta sprawa była z punktu widzenia realizacji, która... Tak rozmawiamy, jak ta realizacja, montaż tych stojaków miałby nastąpić jutro w godzinach nocnych od godziny 22 do godziny 6. To nie jest tak. To się tak nagle nie odbędzie. Jest zespół do spraw, między innymi do spraw lokalizacji stojaków rowerowych w Zikicie. Po reorganizacji na pewno otrzymują odrębną, inną, nową nazwę.
i każda z tych lokalizacji wskazanych przez nas, przez radnych, będzie poddana jeszcze analizie, czy jest zasadna, czy jest niezasadna. Proszę sobie wyobrazić, że same nasadzenia drzew, lokalizacje wskazaliśmy, blisko 200 lokalizacji nasadzeń drzew na terenie dzielnicy pierwszej wskazaliśmy w lipcu, sierpniu, jeżeli dobrze pamiętam, w 2009 roku i do dnia dzisiejszego gros tych lokalizacji z braku środków, nieprzyjęcia drzew i tak dalej, nie została zapełniona. Także wracając do lokalizacji Stojakusz, to jest pewna propozycja wypracowywana pod zgrozą przez 2 lata. I ta propozycja przy naszym udziale zostanie prędzej czy później przełożona na montaż w konkretnych miejscach. Jeżeli ZIKiK stwierdzi, że przeszkody są na tyle poważne, że nie można tam Stojaka postawić, to my niewątpliwie od tego odstąpimy. Natomiast zakończmy wreszcie dyskusję, która się najwyraźniej od 2 lat ani nie może zacząć, ani nie może przebiegać, ani się nie może skończyć. Ja tylko chcę, żeby użyć argumentów, którą pana szanowny kolega często powtarza, że raz podjętej decyzji już nie cofniemy i po prostu w momencie, gdy podejmiemy decyzję na temat siennej na tak, no to wtedy już się ZIKiK podeprze naszym zdaniem, bo radni byli za, więc o co chodzi? Więc tutaj no to jest w pewnym sensie konfabulacja z pana strony. Naczytał się pan Bajer. Dziękuję bardzo. No czytam codziennie. Na co się widać? Przeprawka. Ładnie mówię po polsku, tak? Dużo ma przez pana rozwiedział, przez Mancewicza. Wnosi się o skreślenie w ulicy 36 Stojak przy ulicy 7. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu? 36, tak? Proszę? Pozycji 36, tak. Tak, tak. Ale to potem tak powinno być dopisane, tak nie wiem. Do pana przyjęcia. Co jest za przyjęciem? 3, 7, 8, 9, 10 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5 osób. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Za poprawkę 10, 5 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. I teraz poprawka pana Krzysztofa, która uzupełnia taką kwestię, którą się wyrażę. W paragrafie pierwszym wykreśla się punkt 37, zmienia się numerację po wykreśleniu tych danych. Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? 3, 6, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 16. Ile? 16. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Głosowanie całego. Moment, pani, że ja mam prawo do ostatniego. Tak, mam prawo do. No nie, ale chcę jedną rzecz wyjaśnić, bo to nie może być tak, to padło publicznie, a tak po prostu nie było. Proszę? To padło publicznie z ust wiceprzewodniczącego rady, a tak nie było po prostu. To nie może w ten sposób w świadomości funkcjonować. Na obchód byli zaproszeni wszyscy radni, nie tylko z Komisji Architektury, ale byli zaproszeni radni spoza Komisji Architektury. To, że poszło nas tylko 2 z panem Tomkiem, bo tylko nam 2 się chciało, można tak powiedzieć. Pozostali o lali. Nie, to ja przepraszam. To nie można tego stawiać w ten sposób, że poszło tylko 2 radnych. I tylko 2 radnych chciało, bo tak to było powiedziane, dwóm radnym się chciało. No to tak tego nie można stawiać. Tak tego nie można stawiać. Ja mówię publicznie, że tego nie można tak stawiać. Poszło 2 radnych i 2 radnych oglądnęło te wszystkie lokalizacje. Przecież nie oglądnęliśmy, nie zrobiliśmy, nie było to tajne. Ja robiłem z tego notatki i te notatki zostały odczytane potem na komisji. Na komisję każdy mógł przyjść. Prosiłem pana przewodniczącego Sęczka, żeby zapraszał też innych radnych na tą komisję, że jak będą omawiane te stojaki rowerowe. I
i prawdę mówiąc niewielu radnych spoza komisji widziałem na komisji architektury. Jak się teraz stawia tego typu zarzut, to jest po prostu jawnie nieuczciwe. I ja to mówię wprost, że to jest jawnie nieuczciwe. Dziękuję. Widział mnie pan teraz na obiedzie? Głosujemy projekt. Po dyskusji, już proszę państwa. Panowie, chcę poświadczyć, że jest odysłany. Wniosek formalny był za nie dostanę. Ja bardzo bym prosił pana radnego barona, żeby nie używali języka parlamentarnego, żeby nie używali słów w stylu Polaków. To jest nieładne i nieeleganckie. A druga sprawa, my swój mandat pełnimy honorowo, to znaczy nie jesteśmy etatowymi pracownikami magistratu od 7 do 15, tylko mamy również swoje obowiązki zawodowe, rodzinne i staramy się tyle czasu poświęcać, ile możemy. I ja nie mogę przychodzić na wszystkie objazdy, wszystkie obchody, bo po prostu musiałbym się, nie wiem, chyba z pracy spotkać. Dziękuję. Głosujemy projekt uchwały, proszę państwa. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 3, 16. Kto się wstrzymał? Mając 2 przeciw. 1 jest przeciw. 1 przeciw, 1 się wstrzymała. 16 za przeciw, 1 się wstrzymała.